Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. I przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich. Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą i rzekł do nich: Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej? Powiedzieć paralitykowi: odpuszczone są twoje grzechy? Czy też powiedzieć: wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechu, rzekł do paralityka: Mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Kto to jest lekarz? To człowiek, który leczy ludzi albo górski, jak ktoś ma złamaną nogę albo rękę. A on musi jakoś coś zrobić? I robi zaszczyki. A Agatka? Leczy wszystkich ludzi. A Tosiu? Pisze tam recepty w swoim gabinecie. Leczy jak ktoś się przechwala, że może zrobić tajzana nad wodą głęboką, no nad przepaścią takiego wielkiego tajzana i robić i spada. A czy uważacie, że lekarz jest potrzebny? Tak! Do czego jest potrzebny lekarz? Do badania, żeby nikt nie był chory. Leka? Żeby każdy był zdrowy i żeby nikogo nie zaraził. Marysiu? Żeby wszyscy byli zdrowi. A to? Lekarz jest od tego, żeby mówić, jakie lekarstwa trzeba zażyć, żeby wyleczyć z choroby. Co by było, gdyby nie było lekarzy? Wszyscy by chorowali, umierali z chorób. Tak? Bo gdyby nie było lekarza, to by mogli wszyscy coś zrobić chorób. Czasem jest tak, że czujemy się chorzy, że coś nas boli, coś nam dolega, że nasze ciało jest chore. Jak tak jest, to co wtedy robimy? No trzeba iść do lekarza. Trzeba iść do lekarza, bo lekarz co zrobi? Pomoże. Lekarz nam pomoże, właśnie dlatego idziemy do lekarza. Lekarz pomoże, lekarz coś doradzi, lekarz przepisze lekarstwa i będziemy zdrowi. Ale czasem jest też tak, że może zachorować dusza człowieka. Wiecie, jak się nazywa taka choroba duszy? Grzech. Grzech, dokładnie. Jak przychodzi zwykła choroba, to nasze ciało jest słabe, zmęczone i nie ma siły. A jak przychodzi choroba duszy, to nie mamy ochoty do czynienia dobra, nie mamy siły, żeby walczyć z naszymi słabościami, nie mamy chęci, żeby się starać. W modlitwie oni przynieśli, ci przyjaciele przynieśli tego chorego do Jezusa, żeby uzdrowił jego ciało. A Jezus zrobił tylko to, czy zrobił jeszcze coś więcej? Uzdrowił też jego duszę. Uzdrowił też jego duszę, świetnie, bo powiedział, że odpuszczają ci się... Odpuszczają ci się twoje grzechy. Bo Jezus jest lekarzem i duszy, i ciała. Kiedy choruje ciało, idziemy do lekarza, a kiedy choruje nasza dusza, idziemy do Jezusa, żeby nas uzdrowił. Właśnie, przez spowiedź, idziemy do spowiedzi, bo sakrament pokuty oczyszcza naszą duszę ze wszystkich grzechów, zabiera tą chorobę duszy i nasza dusza znowu jest silna, zdrowa, znowu ma dużo energii. Grzech sprawia, że nie mamy siły do dobra. I zobaczcie, ten człowiek sam nie mógł przyjść do Jezusa, bo był jaki? Chory. Był chory, był sparaliżowany. Człowiek, który żyje w grzechu, żyje bez Pana Jezusa, często
też nie ma siły do niego wrócić samemu. Czasem potrzebuje jakiegoś przyjaciela, który mu doradzi. Hej, może trzeba iść do spowiedzi? Czasem potrzebujemy wspólnoty, żeby ta wspólnota nam pomagała być blisko Pana Jezusa. Ale najbardziej widać to właśnie gdzie? W domu, w rodzinie. Jeżeli jeden choruje, jeżeli jeden oddala się od Pana Boga, to inni w domu mogą co zrobić? To samo, co? Co przyjaciele sparaliżowanego, tak? To samo, co ci przyjaciele, dokładnie. Mogą mu pomóc. Czasem ktoś się może zagubić, czasem może ktoś być smutny, czasem może właśnie ktoś popełnić coś złego i bać się do tego przyznać. Rodzina jest po to, żeby pomagać nam odnajdywać Pana Jezusa, że mamy razem kroczyć do nieba, bo Pan Jezus chce być blisko nas i chce być lekarzem wszystkich naszych słabości i możemy do Niego się zwracać ze wszystkimi naszymi sprawami. Nie tylko z tym, co potrzebujemy do życia, nie tylko z tym, co dotyka naszego ciała. Kiedy jesteśmy chorzy, o to też możemy Go prosić, ale możemy Go prosić też o pomoc w walce duchowej, w walce z naszym grzechem i tym, co stanowi dla nas takie duchowe trudności. Także podsumujmy, jeśli choruje nasze ciało, to leczymy się lekarstwami, idziemy do lekarza, przyjmujemy lekarstwa, które pomagają nam odzyskać zdrowie. A jeżeli choruje nasza dusza, to musimy się wyspowiadać, tak. Więc idziemy do spowiedzi, szukamy wsparcia u Pana Jezusa. Pan Jezus jest najlepszym lekarzem i na pewno nas uzdrowi. Tylko trzeba otworzyć swoje serce i z wiarą przystąpić do spowiedzi i przeprosić, a Pan Jezus przygarnie nas jak najlepszy lekarz i uzdrowi nasze dusze, żebyśmy mogli znowu być szczęśliwi i żyć w zdrowiu. Porozmawiajcie o tym, dlaczego sakrament pokuty jest lekarstwem. Zachęcamy również, byście pomodlili się za osoby, które mają problem ze spowiedzią, które mają problem z przystąpieniem do tego sakramentu.